Klocki Kobi znane są z oryginalnych zestawów. Kolekcje historyczne zauroczyły nie tylko dzieci. Swoich fanów znalazły także, a może przede wszystkim, wśród dorosłych. Dziś zobaczymy, jak powstają polskie klocki Kobi, produkowane w całości w Mielcu, na Podkarpaciu. To właściciel firmy kilkanaście lat temu wpadł na pomysł, żeby zająć się produkcją klocków o tematyce historycznej. Na początku lat 90. pojawiła się seria Small Army, która odniosła znaczący w naszej historii sukces. I jakby z rozpędu pomyśleliśmy, jeżeli dobrze się sprzedają zabawki militarne, klocki o tematyce militarnej, może jednak coś dołożyć do tego, że oprócz zabawki niech to będzie jakaś dodatkowa informacja, jakieś wspomnienie, jakaś historia przemycona, żeby połączyć zabawę z nauką. Z czasem pojawiły się kolejne serie. Między innymi klasyki motoryzacji czy seria z czołgami, nawiązująca do popularnej gry World of Tanks. Obecnie każdego miesiąca Kobi wprowadza na rynek średnio 3 premiery. Przyjrzyjmy się produkcji. Zaczynamy od działu, do którego chciałby trafić chyba każdy pasjonat klocków. To tutaj przygotowywane są nowe modele. Ale ich projektowanie to nie tylko dobra zabawa. To przede wszystkim wnikliwa praca nad źródłami historycznymi i precyzyjne opracowanie szczegółów. Dokładność historyczna jest dla nas najważniejsza, ponieważ nasi klienci oczekują oprócz tego, żeby to było fajne, bo oni interesują się klockami, to interesują też się historią, więc zawsze tam sprawdzają, czy dobrze wykonaliśmy swoją robotę, czy przeanalizowaliśmy wszystkie źródła, więc musimy się jak najlepiej przygotować do tego. Najpierw z dostępnych klocków tworzony jest prototyp. Następnie projektowane są charakterystyczne dla wzorcowego modelu elementy, których nie można zbudować z klasycznych klocków. Te nowe trzeba przygotować na drukarce 3D. Dalej wydrukowane elementy dopasowywane są do wstępnego prototypu. Równolegle przygotowywany jest także model 3D w wersji elektronicznej. To na jego podstawie powstanie instrukcja. Tak przygotowany projekt razem z nowymi elementami może być wdrożony do produkcji. Nasz kolejny przystanek to dział narzędziowni. Żeby rozpocząć produkcję klocków, potrzebne są bowiem formy. Te przygotowuje się na maszynach numerycznych CNC. Muszą być wykonane z ogromną dokładnością. Finalnie przełoży się to na dopasowanie klocków. Te miejsca, których nie da się wyfrezować, na przykład ostre naroże, wykonywane są za pomocą elektrodrążarki. Mamy formy, możemy przystąpić do produkcji klocków. Surowcem jest tworzywo ABS. Pod wpływem wysokiej temperatury granulat jest uplastyczniany, a następnie wtryskiwany do formy. Wewnątrz uzyskuje swój kształt. Po schłodzeniu forma się otwiera i klocki są z niej wypychane. W Kobi działa około 70 wtryskarek, które w ciągu jednej zmiany są w stanie wyprodukować 3,5 tony klocków. Od drobnych elementów o średnicy 2 mm po te większe, mające około 30 cm długości. W dziale na druku główki postaci uzyskują swój charakter. Przygotowywane są korpusy figurek czy elementy karoserii samochodów. Kobi odchodzi od naklejek. Nadruki wykonywane są metodą tampodruku. Przechodzimy do działu pakowania. To tutaj kompletowane są woreczki, z których składają się całe zestawy. Z bębnów pakowaczki automatycznie pobierane są pojedyncze elementy. Gdy na worek składa się więcej rodzajów elementów niż dostępnych jest bębnów, pozostałe klocki wydzielane są ręcznie. Po uzupełnieniu woreczki są zgrzewane. Odcinane są pojedyncze komplety. Dalej woreczki wkładane są do kartonów, a wraz z nimi instrukcja. Tutaj widzimy, jak kompletowany jest zestaw Königstiger z największym i najcięższym czołgiem II wojny światowej.
Następnie zestawy trafiają do opakowań zbiorczych i taśmociągiem transportowane są do magazynu. Stąd zostaną wysłane do sklepów i hurtowni zabawek. W ciągu roku w zakładzie w Mielcu produkowanych jest 1,5 miliona zestawów, a więc 1 200 000 000 klocków. Zestawy Kobi mają swoich fanów na całym świecie. Najwięcej klocków wysyłanych jest do Stanów Zjednoczonych. Na drugim miejscu są Niemcy. Nasz rodzimy polski rynek jest na miejscu trzecim. Klocki Kobi trafiają nawet do tak odległych miejsc jak Australia, Filipiny czy Grenlandia. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.